Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj ode mnie propozycja na szybki, ekspresowy deser. Przygotujemy ciasteczka owsiane, takie bez pieczenia. Na moim kanale tutaj macie podlinkowany przepis. Znajdziecie również ciasteczka takie pieczone z orzechami włoskimi. One są też rewelacyjne. A dzisiaj taki ekspresowy, szybki przepis. Zatem zapraszam na film z przepisem i jak zawsze zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Co będziemy potrzebować? Jak ciasteczka owsiane, to oczywiście płatki owsiane, to są płatki błyskawiczne, 200 gram. Potrzebujemy jeszcze daktyle, masło, ciemne kakao, trochę wody oraz cukier brązowy. Zabieramy się za przepis. Przepis wbudowany na ciasteczka owsiane bez pieczenia. Wciskamy OK. Tutaj mamy wymienione tych kilka składników. Dalej i już pierwszy etap lecimy. Do garnka wkładamy sobie masło, cukier, wlewamy wodę i dodajemy kakao. 130 g masła, 60 g cukru brązowego, 40 g wody i 60 g kakao. Zamykamy, miarka, dalej i pierwszy etap potrwa 5 minut, temperatura 90 stopni, na obrotach 3 zaczynamy. Tu już nam się ten etap kończy. I teraz dodajemy sobie daktyle, tylko te daktyle pokroimy sobie na kawałki. Daktyle oczywiście bez pestek, pokroję na takie ćwiartki. To jest 100 gram daktyli. Tu już mamy tą polewę taką fajną, przygotowaną. Wszystko się tutaj fajnie rozpuściło. To przekładamy daktyle. Zamykamy. Dalej i kolejny etap, 35 sekund, start. I teraz już zostają płatki na koniec. Daktyle się fajnie rozdrobniły. 200 gram płatków. To sobie już wymieszamy łopatką. Przełożę do miski i zostawię na chwilę do wystudzenia. Już ta masa jest lekko wystudzona, to teraz zobaczmy, co robimy dalej. Dalej przełożyliśmy, wystudziliśmy i teraz już formujemy kulki, będziemy je sobie spłaszczać i już takie gotowe przekładamy do lodówki do schłodzenia na mniej więcej godzinę i będziemy mieli gotowe. Wielkość tych ciastek jest naprawdę bez różnicy. Ciastka są naprawdę rewelacyjne w smaku, nie są za słodkie, są idealne, robi się je bardzo szybko, także polecam wypróbować ten przepis. Ciastka już mamy gotowe, tak jak mówiłam, one są naprawdę rewelacyjne w smaku, zatem polecam wypróbować przepis. Niecałe 15 minut roboty, chwilę chłodzenia w lodówce i deser pyszny, gotowy. Zachęcam Was również do oglądania innych filmów na moim kanale i przypominam Wam również o nowości w firmie Kobo Robotics. Możecie zakupić Kobo 7 również w kolorze czarnym. Jest to wersja limitowana. Zaglądnijcie do opisu pod moimi filmami. Tam znajdziecie super bonusy na zakup robota w kolorze białym oraz w kolorze czarnym. Jeśli film Wam się podobał,
łapka w górę, podzielcie się komentarzem i do zobaczenia w kolejnym filmie.